Dziwnym rzeczy sądu, bo jeszcze chyba w naszej galerii wernisaż na ulicy się nie odbywał, ale ze względu na brak właściwie kompletnej wentylacji w naszej galerii, zwykle nasi goście bardzo ciężko to znosili, postanowiliśmy zamówić dobrą pogodę, właśnie dostarczyli specjalnie dla nas i otworzyć wystawy tutaj na ulicy. Żeby wszystko odbyło się sprawnie po kolei, ponieważ mamy 13 laureatów, którym trzeba wręczyć 13 nagród i 13 sponsorów z niecierpliwością czeka, żeby to właśnie uczynić, a potem wejść do środka, zobaczyć wreszcie wystawę, zobaczyć pracę laureata, napić się wina, zjeść ciasteczko, które przygotowali dla Państwa pracownice, żona jednego pracownika, mama jednego laureata, laureatka i pracowniczka, i po prostu porozmawiać z artystami, z znajomymi, z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że miło spędzicie Państwo u nas czas. Ja teraz, żeby właśnie sprawnie tę ceremonię odbyć, poproszę tutaj kolejnych sponsorów, wymieniając przy okazji te instytucje, które ufundowały nagrodę naszym laureatom i które ze zrozumieniem podeszły do potrzeb naszego kieleckiego środowiska artystycznego. Kieleckiego, czyli Świętokrzyskiego, tego poszerzonego od troszeczkę inny krąg ludzi, czyli ludzi, którzy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego wchodzą, ale także tych, którzy tu się urodzili, związani są z naszym województwem pochodzeniem, wykształceniem, a także przynależnością do związków twórczych, ponieważ uważamy, że każdy, kto chce się utożsamiać z naszym województwem, z naszym środowiskiem, chce podtrzymywać z nim kontakty, jest dla nas bardzo cenny i musimy go tutaj przygarniać na każdy możliwy sposób. Teraz już zacznę wywoływać kolejno fundatorów nagród, więc bardzo proszę pana prezydenta Andrzeja Cyguta, który reprezentuje prezydenta miasta Kielce. Panie prezydencie, proszę tam sobie stanąć, tak, po własnym ufundowanej nagrody. Następnie proszę pana dyrektora Jacka Kowalczyka, który reprezentuje marszałka województwa świętokrzyskiego. Bardzo proszę. My jesteśmy demokratyczni, proszę państwa. Nagrody są ułożone w kolejności, w wysokościach. Następnie proszę pana Sławomira Pankuśka, pana wicedyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Programów Pomocowych Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentuje panią Bożentynę, wojewodę świętokrzyską. Tam proszę. Teraz proszę pana profesora Janusza Króla, prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich, który reprezentuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Pana Artura Gijatę, proszę, który reprezentuje Kieleckie Centrum Kultury. Chciałabym poprosić tutaj do nas naszego byłego dyrektora, naszego drogiego emeryta, pana Mariana Rumina, którego chcę poprosić o wręczenie Nagrody Biura Wystaw Artystycznych Kielca. Proszę bardzo. Pana dyrektora Grzegorza Czekaja, który reprezentuje Galerię Echo w Kielcach. Pana Henryka Radasza, zastępcy burmistrza miasta i gminy Gdusztozdrój. Reprezentanta Domu Środowisk Twórczych. Nie wiem, czy w Domu Środowisk Twórczych jest ktoś, kto wręczy nagrodę na 30. Dzwoniło? Nie odzwoniło do mnie? Zapomnieli sobie o nas? Sami wręczymy. Bardzo proszę panią Milenę Gładyszowską-Dawid, która reprezentuje Wodociągi Kieleckie, które również ufundowały nagrodę, oraz panią Katarzynę Piekarską, panią dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sądomierzu. Proszę panią Katarzynę Piekarską, przepraszam. Oraz panią Darię Dyktyńską, która reprezentuje Muzeum Narodowe w Kielcach i redaktora Naczelnego Pisma Teraz, pana Jerzego Meniara. Się państwo z tych swoich nagrodach. Proszę państwa, to są sponsorzy, sponsorzy tego różnego przedwiośnia, darczyńcy, tak? A teraz bardzo proszę, kolejno nagrodzonych przez nich artystów. Znaczy nie tyle przez nich, tylko przez kompetentne jury, które wybrało kolejno pracę i przyznało ufundowaną nagrodę. Bardzo proszę laureata Grand Prix, czyli Nagrody Prezydenta Miasta Kielce, pana Kornela Arciszewskiego.
Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za wspaniałą nagrodę, za poświęcenie pana wiceprezydenta. Oczywiście witam państwa serdecznie. No cóż, prestiżowy konkurs, prestiżowa nagroda. Tym bardziej miło jest mi, że jest to jubileuszowe 35. przedwiośnie. Jakoś tak symbolicznie na mnie działa tutaj właśnie spotkanie na powietrzu. Nie wiem, jak to sobie tłumaczyć, czy to jest otwarcie, wyjście ze sztuką do ludzi, czy przewietrzenie we łatwiejsza. W każdym razie chciałbym parę słów powiedzieć o rzeźbie. Oczywiście nie tłumacząc. Pozwoliłem sobie jako obywatel, jako twórca na komentarz plastyczny sytuacji tej części świata, w której żyjemy obecnie. Być może jest to koło ratunkowe, które rok temu na plaży nad Morzem Bałtyckim wyłowiłem z morza jako koło ratunkowe właśnie dla Europy. Być może jest to koło ratunkowe dla kieleckiej plastyki. Nie wiem. W każdym razie życzę państwu udanego wieczoru. Dziękuję. Każda dobra sztuka nie zamyka się na interpretacji, więc każdy może sobie dopowiedzieć swoją, każdy będzie miał rację. Bardzo proszę syna Marka Wawro. Marek Wawro, Henryk Sikora, to są dwaj artyści, którzy dziś są nieobecni. Nieobecny jest również pan Ryszard Gantek. Ci dwaj artyści akurat są nieobecni z powodu, których życzyliśmy sobie częściej i tutaj nie widywać. Ponieważ Henryk Sikora pojechał ze swoją wystawą na Ukrainę, dzisiaj wyjechał, ale jeszcze wczoraj zdążył wpaść do nas i przywieźć nam pyszną truskawkę dla części ze swojego pola, na wernisaż. Natomiast Marek Wawro właśnie aranżuje swoją wystawę w Galerii Sztuki Najnowszej w Gorzowie Wielu po polsku. Pan Ryszard Gancarz z kolei jest w szpitalu, ale wyjdzie na pewno znacznie zdrowszy niż tam poszedł i będzie długo nas jeszcze radował swoją znakomitą sztuką. W związku z tym bardzo proszę, tutaj Marka Wawro miał reprezentować jego syn. Jeżeli dotarł, to zapraszam go bardzo serdecznie. Nie ma go. Na młodych to tak właśnie można liczyć. Przepraszam. Ojej, pan Henryk Sikora też jest nieobecny. Prosił, żeby przechować jego nagrodę, ale... Przechowamy, zabierzemy to piękne pismo. Pan Piotr Urbanek, laureat Nagrody Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Bardzo proszę. Piotr Urbanek. Dobrze, że ja nie dostałem nagrody, nie widziałem, co powiedzieć mikrofonem. Nie byłbym przygotowany. Kiedyś trzeba zacząć. Nie, nie no, do mówienia to nie. Moim najbliższym, na których wsparcie zawsze mogę liczyć, bez którego prawdopodobnie ta nagroda nie miałaby miejsca, chciałbym podziękować też jurorom, bo piękne jest z boku patrzącego. Cóż, krótko, ten obraz mówi sam do siebie. Według mnie być może prezentuje w jakiś sposób sztukę nieco archaiczną i zapomnianą, natomiast ja jako, że interesują mnie światy równoległe,
W swojej sztuce właśnie mnie powołuje do życia, przywołuje. Myślę, że to chyba tego. Dziękuję. Chyba torby zostawiłem na dole. Pan to nosi tytuł Imbrunt, czyli przeczucie nieśmiertelności. Bardzo ważna rzecz. A do podziękowań do rodziny pana Piotra my również chcielibyśmy złożyć, się dołączyć, ponieważ mama pana Piotra upiekła pysznego mrówienia. Pana Piotra. Proszę Państwa, następnie poproszę panią Violetę Kosztyłę, której grafiki zdobyły nagrodę Kierowskiego Centrum Kultury. Pani Kosztyła była również laureatką ubiegłorocznego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek chciałam podziękować za tą piękną pogodę, za to świeże powietrze, przede wszystkim, które Wam towarzyszy. Chciałam również podziękować za możliwość ponownego udziału w konkursie tak prestiżowym, jak jest w wiośnie, w 35. edycji tego konkursu. I chciałam również podziękować jury, które w tym roku również nagrodziło moje prace, które składają się po prostu na całościowy cykl zwany Androgenia, który nawiązuje do mojej fascynacji ludzkim ciałem, strukturami i filozofią związaną właśnie z tą dziedziną. Dziękuję i zapraszam do oglądania Berna w porozmawianiu. Ale zwiększymy je na rękę pani dyrektor biurowej Sąba jest pan Pączyk Naczelnik, który dostał nagrodę za swoje precyzyjne journalistyczne dziesiątki. Bardzo proszę pana Wojciecha. Pan Pączyk Naczelnik został nagrodę za swoje precyzyjne journalistyczne dziesiątki. Pan Pączyk Naczelnik. Powiem krótko, dziękuję bardzo. Muszę sobie zapisać jako cytat, ja bym musiał pójść. Laureata, pana Janusza Barana, również grafika, artysta komputerowego tym razem, który otrzymał nagrodę Galerii Echo w Kielcach. Pan Janusz wielokrotnie wcześniej przywiózł, ale pierwszy jest nagrodzony. Bardzo się cieszymy. Zawodowy i szeregowy pracownik sztuki. To jest mi niezwykle miło. I jedyne właśnie co chciałbym dodać, to właśnie, że potrzeba Państwa oczu, serca i wrażliwości dla prezentowanych prac. Nie tylko moich. Sami kielecki artysta, kolejny z laureatów kolejnej nagrody. Bardzo proszę pana Radosława Nowakowskiego, który jest laureatem nagrody dla Przewodniczącego. Proszę, jeśli mógłby zbrać łatwowi nagrody dla